Dzień dobry Państwu, witam. Dzisiaj z nami goście pani Kaja Filaczyńska, Nowa Lewica, Trójka do Sejmu i pan Kamil Barczyk, bezpartyjni samorządowcy, Senat. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od pani Kai, jest endokrynolożką. Ile czeka się u pani na wizytę na NFZ? Jedna rzecz w systemie publicznym czy w prywatnym to jest Chojnów czy Lubin. Pacjenci bardzo często zaczynają wizytę od tego, jak ciężko się do pani było dostać. Także jest to duży problem w polskim systemie opieki zdrowotnej, że ten dostęp do specjalistów jest utrudniony. Natomiast w mojej praktyce widzę też, że wiele osób mogłoby być bardzo dobrze zaopiekowane przez lekarzy rodzinnych, bo są długo leczeni, w stabilnym stanie, wytyczne na to pozwalają. Natomiast utrudniony dostęp też do lekarza rodzinnego sprawia, że szukają tej pomocy gdzie dobrze, indziej. A dokładnie ile się czeka na NFZ do pani? Kolejki do endokrynologów są jedne z dłuższych, jest ten podział na kolejki pilne i niepilne, natomiast na wizytę pierwszorazową w wielu poradniach jest to ponad rok w takim zwykłym trybie. Jest to skandalicznie za długo. Jest to skandalicznie za długo, ponieważ często powód, dla którego pacjent jest skierowany do lekarza, po takim czasie może być przestać aktualny. Dużo ważniejsze jest to, żeby ten dostęp do specjalisty na tą wizytę pierwszorazową był szybki, żebyśmy mogli ocenić, czy pacjent czy pacjentka potrzebuje opieki specjalistycznej, czy po zakończeniu diagnostyki może wrócić do lekarza rodzinnego. Pani Kaju, a przez to, że te kolejki są. Jaki Lewica ma na to pomysł? Mam to szczęście, że Lewica od lat bardzo poważnie traktuje dostęp do opieki zdrowotnej i wiemy, że żeby przeprowadzić sensowne reformy, to trzeba zainwestować w system ochrony zdrowia. Przede wszystkim w pracowników medycznych i niemedycznych, ale też w to, żeby wykupywać większą liczbę świadczeń. Także proponujemy znaczny wzrost finansowania. Jednym słowem, pani Kaju. Takiego fajnego określenia odmieszania herbaty, ona nie stanie się słodsza. Ja zadam panu Kamilowi. Jak patrzą na więcej pieniędzy bezpartyjni samorządowcy? To jest dyrektor szpitala w Bolesławcu i wiem, że szuka pan endokrynologa, więc drugie pytanie, czy w Bolesławcu w ogóle jest endokrynolog w szpitalu? W chwili obecnej zatrudniamy 5 specjalistów bądź w trakcie specjalizacji tej pracowników przyjmujących w poradni endokrynologicznej. Zdarzają się takie dni, że jednoczasowo jest 2-3 endokrynologów, ale potrzeby. Kolejka u nas to jest w chwili obecnej pierwszorazowy pacjent w przypadku stabilnym, to jest luty przyszłego roku, więc nie jest to rok, ale myślę, że to nasz szpital jest miejscem specyficznym i wyjątkowym pod tym względem, bo jeżeli pójdziemy w inne powiaty, pójdziemy w inne regiony, to ten czas będzie znacząco dłuższy. No i oczywiście. I samorządowcy chcieliby więcej pieniędzy do służby zdrowia? To jest nieodzowne, żeby zmieniać tą ochronę zdrowia. Potrzebna jest nam edukacja, potrzebne nam są szkolenia personelu, potrzebne są wzrosty nielimitowania świadczeń medycznych, tak jak jest to na przykład w ambulatoryjnej opiece specjalistycznych. Potrzebne są na znaczący wzrost nakładów na podstawową opiekę zdrowotną. W ogóle nie mamy żadnego systemu dotyczącego profilaktyki i edukacji od poziomu szkół, które by były realizowane właśnie w szkołach. Nie mamy kompletnego programu, który w chwili obecnej działa nad kompleksowym rozwiązywaniem problemów w chorobach rzadkich. Także mamy wielkie dziury w konkretnych obszarach, więc nieodzowny jest tak naprawdę wzrost nakładów, ale przez to będzie to lepsza inwestycja i lepsza organizacja tej opieki zdrowotnej. To, co mówiła pani
Czyli obydwoje państwo się zgadzają, więcej pieniędzy, ale dopytam teraz naszą gościnię, więcej pieniędzy konkretnie do kogo? I potem skieruję to pytanie do pana Kamila. Dobrze. Jak właśnie natomiast tutaj widzę pewien dysonans, ponieważ bezpartyjni samorządowcy proponują znaczne zmniejszenie wpływów do budżetu, zarówno centralnego, jak i samorządów, i nie ma możliwości, żeby mieli pieniędzy na te inwestycje. Natomiast Lewica proponuje obciążenie dużych korporacji, pieniądze z KPO, tak żeby faktycznie te pieniądze były i żeby te wydatki nie obciążały osób chorujących i najbiedniejszych. I one mają do kogo pójść, pani Kaju? Do kogo mają pójść te pieniądze? Tak. Bardzo dużym problemem w dostępie do ochrony zdrowia obecnie w Polsce są skala nierówności. W mniejszych miejscowościach czy osób biedniejszych ten dostęp jest znacznie gorszy. Tutaj niestety w Bolesławcu jest taki bardzo dobry przykład, że w związku z tym, że są niewielkie nakłady, to szpital w Bolesławcu otwiera prywatny oddział opieki psychiatrycznej, który będzie bardzo drogi i niedostępny dla większości dzieci, dla większości rodzin, które tej opieki potrzebują. Więc mój punkt widzenia jest taki, że mamy jako politycy odpowiedzialność, żeby rozwijać publiczny system ochrony zdrowia, który będzie dostępny też dla wszystkich, niezależnie od zasobności portfela. I ta piramida potrzeb zdrowotnych powinna się tak układać, że dużo większe środki powinniśmy przeznaczać na profilaktykę i na podstawową opiekę zdrowotną, tak żeby ten pierwszy dostęp do systemu ochrony zdrowia był jak najlepszy. I chcemy rozbudowywać zespoły POZ, żeby tam był dostęp nie tylko do lekarza i do pielęgniarki, ale też do fizjoterapii, do dietetyka, do psychologa. Chcemy, żeby leki były tańsze. W Polsce obecnie bardzo dużo kosztuje leczenie przewlekłe. Jakimś początkiem Dobrze, są ja programy darmowych leków. Na chwilę przerwę, bo już wiemy, że mają iść pieniądze do lekarzy rodzinnych, do refundacja leków, ale tutaj padły parę rzeczy, jeżeli chodzi o pana Kamila, to czy rzeczywiście bezpartyjni samorządowcy tak naprawdę nie mają pomysłu na to, jak sfinansować służbę zdrowia? Zabiorą, a nie dadzą? Oczywiście, że finansowanie ochrony zdrowia musi być partykularne ze środków budżetu państwa i mamy konkretne na to pomysły. Chcemy zreformować ustawę o VAT-cie. Mamy raporty i analizy, w których mówimy, że szara strefa to 740 miliardów złotych rocznego utraconego potencjalnego przychodu do państwa. Oczywiście Lewica o tym nie mówi, liczy na środki z KPO, nie wiedząc o tym, że te środki są przeznaczone głównie na inwestycje, a nie na kupowanie świadczeń zdrowotnych, a nam zależy na tym, żeby tych świadczeń zdrowotnych było więcej, były one odpowiednio wycenione, tak aby wszystko mogło dobrze funkcjonować, żeby system był dostępny dla pacjentów. Więc tak jak pani doktor przyjmuje zapewne prywatnie w gabinecie i wielu lekarzy, tak samo staramy się poprawiać tą dostępność i organizować warunki na różne sposoby. W chwili obecnej medycyna prywatna to jest prawie, że 1/3 wydatków na ochronę zdrowia w Polsce. Więc no tak, panie Kamilu, ale ten pomysł na ten płatny oddział psychiatryczny, no on wzbudził ogromne emocje w całej Polsce nawet. To już przez PiS byliście tam krytykowani. Jak to się ma dokładnie tej równości dostępu do leczenia? No i trzeba to zmienić, żeby były wyższe wyceny w psychiatrii. To jest skandal, że w chwili obecnej wycena w psychiatrii dziecięcej jest na poziomie 300-400 zł, może w jakichś regionach, bo to też jest nierówne dla wszystkich jednostek szpitalnych, może 600 zł za osobodzień. My obliczyliśmy to, że ta wycena powinna wynosić znacznie powyżej 1000 zł za osobodzień za leczenie pacjenta. W chwili obecnej wycena w hotelu wynajmu pokoju to jest 300 zł, więc jak
jak zorganizować system opieki psychiatrycznej w Polsce za taką niską wycenę. Ale to nie tylko tak naprawdę psychiatria dziecięca, ale wiele innych zakresów. Mówimy tutaj o niektórych zakresach w rehabilitacji, ale również mówimy o niektórych zakresach w szpitalu. Uważam, że podstawowa opieka zdrowotna oczywiście może funkcjonować lepiej, ale muszą pójść na nią znacznie większe środki, żeby tak naprawdę pacjenci mogli być przyjmowani. Więc Ja zapytam naszej gościni, pani Kaju, to by wyrównało to, co pan Kamil mówi, te większe nakłady na specjalistów w psychiatrii dziecięcej, to by wyrównało te nierówności? Tak to widzi Lewica, czy macie jakiś inny pomysł na to? W zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest bardzo dużo do zrobienia. Na pewno na sam obszar opieki zdrowotnej, ale też opieki środowiskowej, bo rozmawiam z psychiatrami dziecięcymi. Często jest tak, że można zainterweniować podczas pobytu, natomiast jeśli dziecko wraca później do nieprzyjaznej szkoły, do przemocy rówieśniczej czy do przemocowej rodziny, to bardzo duża część pracy medyków idzie na marne. Także w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży Lewica ma szereg propozycji, począwszy od bezpiecznej i przyjaznej szkoły, która nie będzie miała przeładowanych programów, żeby nauczyciele się nie zmieniali co chwilę. Dzieciaki się bardzo obawiają teraz niestabilności i tego, jak będzie wyglądała ich przyszłość. Wielu osób nie będzie stać na mieszkanie. Studenci rezygnują nieraz ze studiów, dlatego że nie stać ich na mieszkanie. I tutaj chcemy zainwestować w budowę akademików i też wprowadzić stypendia dla studentów, żeby dzieciaki z mniejszych miejscowości miały możliwości rozwoju. Także w zakresie zdrowia dzieci i młodzieży ważne są... Weszliśmy w duży temat. Ja jeszcze tylko pozwolę panu Kamilowi powiedzieć, bo tutaj też jest pomysł o edukacji, taki krótki, bo ja jeszcze chciałam na koniec zapytać o światopoglądy a mamy mało czasu. Panie Kamilu, wy też macie jakiś pomysł na szkołę, czy on jest zbieżny ze pomysłem Lewicy? Bo wy chcecie chyba dawać więcej pieniędzy, jakie bony, z tego co czytałam w programie, bony na ucznia, rodzic sobie rozdziela na nauczyciela. Chcemy zmienić system finansowania edukacji, chcemy przede wszystkim nagrodzić, żeby poprawiać jakość edukacji. Muszą iść za tym również proporcjonalnie inne wynagrodzenia dla nauczycieli. Jest to niezwykle istotne, bo bez tych pieniędzy nie może być tak naprawdę, nie będzie można mówić o jakości nauczania, bo tak naprawdę możemy mówić czasami, że nauczyciele muszą udawać, że uczą, bo nie mają do tej motywacji, środków często i ta edukacja wygląda w Polsce jak wygląda. Nie może być tak, że nauczyciel, który zaczyna zawód, zarabia wynagrodzenie minimalne, nawet w ochronie zdrowia. Ale jak wy dacie ten bon, bo ja rozumiem, że to jest, ja dostaję bon 1200 zł, tak wyszłam w słowo, ale dostaję bon 1200 zł i to jest bon szkolny i ja sobie przeznaczam go na konkretnego nauczyciela, to jakoś tak ma wyglądać, czy na kilku nauczycieli? Co ja robię z tymi 1200 zł? To jest tak naprawdę jakoś jeden z instrumentów tak naprawdę poprawy systemu edukacji, bon 1200 zł, będziemy mogli tutaj odyskutować, to jest pewnego narzędzia do uzupełnienia całego systemu, ale z czym należy się skupić na podstawie. Kolejnym naszym argumentem do poprawy jakości edukacji w Polsce to są darmowe posiłki dla uczniów, które są finansowane. Tak, ale ja wrócę, bo mimo wszystko wrócę do bonu, bo chciałabym wiedzieć, co mogę zrobić z 1200 zł w roku, komu mogę je dać. Jeżeli mówimy, możemy mówić tutaj o zakupie infrastruktury, możemy mówić tutaj o potrzebnych pomocach, które są konieczne. Mogę kupić dziecku laptopa. Mogę kupić dziecku laptopa lub książki, co chcę. Bo ja tu widzę tak, że rzeczywiście... Jest to uzupełnienie, na pewno jest to poprawa warunków. Edukacja to jest wieloaspektowa dziedzina, tak samo ochrona zdrowia. Czy my zostawimy edukację, bo to dużo jest. To jest też ogromny temat. Chcieliśmy tylko Państwa zaprezentować jakby trochę krócej. Widzę, że jednak Lewica
ma inny pomysł na Polskę niż bezpartyjni, którzy są tutaj bardziej prawicowi, bardziej pieniądz tutaj chyba i taką samodzielność wprowadzacie w tym, jak podchodzicie do obywatela. Ja się zapytam tak na krzyż, pani Kaju, czy pani tak widzi bezpartyjnych samorządowców jako taki prawicowy, który da pieniądze i ty sobie radź trochę obywatelu? Tak, nawet ten pomysł z VAT-em, który został tutaj podniesiony, w mojej ocenie jest pomysłem bardzo szkodliwym, ponieważ VAT nieproporcjonalnie obciąża osoby biedniejsze, osoby mniej zamożne, bo to one więcej wydają na żywność. I w momencie, kiedy już teraz jest drożyzna, to jest to rozwiązanie, które uderzy w najbiedniejszych, czyli jest to budowanie państwa na barkach najbiedniejszych, a likwidacja podatku dochodowego PIT sprawi, że będą ogromne dziury w budżecie. Także są to rozwiązania bardzo liberalne, zwiększające nierówności i prowadzące do tego, że państwo wycofuje się z najważniejszych obszarów. Także bezpartyjni samorządowcy mogą obiecywać rzeczy, z którymi bardzo się zgadzam, ale w momencie, kiedy widzę, że nie ma tam braku finansowania albo to finansowanie jest przerzucane na najbiedniejszych, no to wiem, że to są złe rozwiązania. To jest potęgowanie nierówności Panie Kamilu, i odbieranie szans najbiedniejszym. Ja pozwolę, Panie Kamilu, a to rozdawanie przez lewicę socjalu. Ma bardzo socjalny program, gdzie możemy szacować, że 300 tysięcy mieszkań budowy to są setki miliardów. Tak naprawdę program, który jest dziwnym programem, niespotykającym na świecie programem budowy mieszkań, ale to oczywiście możemy się kłócić na programy. My mówimy tutaj o pragmatycznym podejściu, czyli uszczelnieniu podatków, uszczelnieniu podatku od dużych firm, korporacji zagranicznych. Mówimy tutaj o uszczelnieniu również VAT-u, o nieobciążaniu najbiedniejszych, tylko uszczelnianiu VAT-u, bo jeżeli pani wie na przykład, czemu musi funkcjonować stawka zwolnienia z VAT-u w podmiotach leczniczych, a czemu nie może być to 0%. Są to bardzo konkretne rozwiązania, które poprawią sytuację właśnie osób najbiedniejszych, choćby przez likwidację opłat w PIT, w podatku PIT, ale właśnie przez rozszerzenie i bardziej optymalizację, ale również przez ustawienie innej ustawy o podatku VAT. Ona musi być prosta, ona musi być czytelna. Mamy tam mnóstwo niuansów. Panie Kamilu, ostatnie pytanie, bo miałam pilnować czasu. Ostatnie pytanie, które jest papierkiem lakmusowym tego, jakie są partie. Panie Kamilu, prawo kobiet do legalnej i wolnej aborcji, tak czy nie? Nie jestem za kompromisem, który został uchwalony przed obecną nowelizacją. Pani Kaju, wolna, legalna aborcja to sztandary lewicy, tak? Tak, oczywiście. Wolna, bezpieczna, dostępna w każdej placówce opieki zdrowotnej razem z bezpłatną antykoncepcją, refundacją in vitro. Kobiety powinny mieć pełnię praw, powinny mieć pełny dostęp do opieki zdrowotnej i powinno być w Polsce cywilizowane prawo. Koniec tym, żeby kobiety umierały w szpitalach z powodu braku dostępu do ochrony zdrowia. Więc tak, oczywiście. Mam nadzieję, że już wkrótce to prawo będziemy w Sejmie zmieniać. Panie Kamilu, jeszcze kilka słów, żeby było równo w obronie czegoś, co nazywa pan kompromisem. Tak naprawdę warunki, które były wcześniej ustawione, odpowiadały tak naprawdę i wiedza medyczna i nie było tych kontrowersji budzących, jakie PiS wprowadził w trakcie trwania kadencji, gdzie tak naprawdę wiele dyskusji rozpoczęto na temat, co można, a czego nie można i braku wiedzy na temat dokonania aborcji. Jest to bardzo duży problem i uważam, że ten procedura medyczna musi być usankcjonowana w jakiś sposób. Możemy o niej dyskutować, możemy rozmawiać wielu aspektowo, w wielu środowiskach, zaczynając od lekarzy, etyków, od naszego społeczeństwa. I ja przerwę i pomijając kobiety. Proszę Państwa, miałam pilnować 15 minut. Miałam pilnować 15 minut.
procedura, więc jestem jak najbardziej za. Również należy ją dopuścić do szerszego stosowania. Czyli in vitro tak i aborcja legalna nie. Dobrze, ja bardzo Państwu dziękuję. Kaja Filaczyńska, trzecie miejsce Nowa Lewica i Kamil Barczyk, Senat. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze byli bardzo usatysfakcjonowani z Państwa odpowiedzi. Dziękuję ślicznie, do widzenia. Dziękuję bardzo.